Krajowa Izba Odwoławcza w całości odrzuciła odwołanie firmy Next Bike Polska w postępowaniu na MEWO 2.0. Oznacza to, że możliwe jest podpisanie umowy z nowym operatorem wybranym w grudniu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, pierwsze rowery dla mieszkańców obszaru metropolitalnego zostaną udostępnione wiosną przyszłego roku. W grudniu informowaliśmy o tym, że wykonawcą drugiej edycji systemu roweru metropolitalnego MEWO będzie hiszpański City Bike Global z polskim podwykonawcą GeoVelo. Na początku stycznia do Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło pismo od firmy matki poprzedniego wykonawcy, czyli Next Bike Polska. KIO odstąpiła od rozpoznania wniosku, uznając spółkę za podmiot nieuprawniony. W efekcie obszar metropolitalny otrzymał zielone światło na podpisanie umowy, która będzie obowiązywać przez 6 lat w 16 gminach województwa pomorskiego, w tym w Tczewie. Formalnie nie było takiej możliwości, aby oni w ogóle złożyli odwołanie, dlatego że przypomnijmy, że w czerwcu ubiegłego roku na etapie składania ofert firma Nextbike nie złożyła oferty, więc nie miała interesu publicznego w tutaj odwoływaniu się tak naprawdę. W oświadczeniu prasowym od Next Bike Polska czytamy, że KIO nie odniosła się do żadnego z merytorycznych zarzutów przedstawionych przez spółkę i że cała odpowiedzialność za legalny wybór oferty ciąży obecnie wyłącznie na obszarze metropolitalnym. Firma miała uwagi względem wyłonionego wykonawcy. Jedną z uwag tej firmy było to, że firma, która została przez obszar metropolitalny wybrana, nie była do tego prawomocna, to znaczy, że ona nie uczestniczyła w postępowaniu. Tutaj mamy dwie niezależne też ekspertyzy ze strony obszaru metropolitalnego, że firma City Bike mogła złożyć tą ofertę, to szczegółowo było wyjaśniane, a kolejny argument firmy Nextbike w tym odwołaniu był taki, że sfałszowano referencję, że ta firma sfałszowała referencję, co też oczywiście jako też członek komisji przetargowej mogę potwierdzić, że to jest nieprawda. Kierowniczka projektu MEWO Dagmara Kleczewska uważa, że Next Bike Polska prowadził destrukcyjne działania zmierzające do obstrukcji i unieważnienia postępowania. Łącznie firma odwoływała się do KIO 4-krotnie. W efekcie wykonawcę udało się wyłonić po opóźnieniu wynoszącym rok. Pierwsze ich odwołanie dotyczyło w ogóle tego, żeby mogli uczestniczyć w postępowaniu. Chcieliśmy ich wykluczyć z uwagi na to, że według nas to oni odpowiadają za realizację nierzetelnego kontraktu. Niestety KIO wtedy im przyznało rację, więc musieliśmy ich włączyć. Później też była kwestia unieważnienia zaproszenia składania ofert. Musieliśmy zmienić trochę kryteria, więc można powiedzieć, dwa pierwsze postępowanie wygrali. Trzecie postępowanie przed KIO dotyczyło wydłużenia składania ofert o dobre kilka miesięcy, aż do listopada, między czerwcem a listopadem. No firma tam stwierdziła, że nie jest w stanie nam dostarczyć tych rowerów, żebyśmy je przetestowali przed wyborem oferty, czyli nie byli przygotowani do tego postępowania, więc tutaj przegrali. No i to ostatnie teraz. Bardzo smutne jest to, że tak naprawdę firma, która nie miała szansy na zrealizowanie tego kontraktu, bo nie złożyli oferty, przedłuża wdrożenie tego systemu, więc tak naprawdę ze szkodą dla mieszkańców, i niejako też psując sobie trochę wizerunek monopolisty, operatora na całą Polskę. Umowa z City Bike Global ma zostać podpisana w ciągu najbliższych 2 tygodni. System obejmujący rowery elektryczne i tradycyjne ma ruszyć wiosną przyszłego roku.